Rozmowa dnia. Minęła godzina 8.30, przy mikrofonie Michał Jędryka, a rozmawiamy dzisiaj z panem ministrem Jarosławem Wenderlichem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu, witam pana redaktora. Jak pan patrzy na to wszystko, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie? Czy pandemię koronawirusa, z którą mamy do czynienia, można porównać do czegoś, co już się zdarzyło, czy to raczej rzecz bez precedensu? Panie redaktorze, pandemia koronawirusa to jest kwestia globalna. Przypadki zakażenia są już w całej zachodniej Europie. Polska na tle zachodniej Europy wypada dobrze. Oczywiście z taką sytuacją nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Sama kanclerz Merkel mówi, że dla Niemiec to jest największe zagrożenie po II wojnie światowej. Premier Wielkiej Brytanii mówi, że część rodzin swoich straci bliskich. No, trzeba tutaj podjąć stanowcze działania i polski rząd takie działania podejmuje. No, najbliższe dwa tygodnie to będą szerokie zakrojone działania, które mają zapobiegać szerokiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Panie ministrze, my podejmujemy kategoryczne. Wspomniał pan Angelę Merkel, ona ostrzegała, że 70% ludności Niemiec zarazi się koronawirusem. Czy u nas są szacunki, że ile może się zarazić? No, Angela Merkel mówiła, że od 60 do 70%. Tutaj minister Szumowski wskazywał na mniejsze oczywiście w tym zakresy, ale zobaczymy, jak to się rozwinie ostatecznie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Rząd polski podjął działania, które są chwalone na poziomie ogólnoeuropejskim, czy to związane z uchwaleniem specustawy dotyczącej zwalczania koronawirusa, czy to związane z zamknięciem szkół, galerii handlowych. Nasze działania były wyprzedzeniem w stosunku do innych państw Europy Zachodniej, gdzie tam mówi się, że one były spóźnione o tydzień, a nawet o 3 tygodnie. Tutaj Polska stanęła i polski rząd na wysokości zadania. Dobrze, że na czele stoją takie osoby jak właśnie premier Mateusz Morawiecki. Tutaj wspólne uzgodnienia z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Pamiętamy, jak premierem była pani Ewa Kopacz, jak była tak, że pandemia grypy świńskiej, no to pojawiały się hasła: śpicie spokojnie, cieszcie się wiosną. No tutaj są stanowcze działania. Pan premier apeluje o solidarność. Solidarność także w zakresie działań rządowych, działań samorządowych, a także osób, obywateli. No bo wszyscy razem, jeżeli będziemy wspólnie podejmowali działania, to wygramy tą wojnę z koronawirusem, bo jesteśmy w stanie wojny z pandemią. Wygrać może wygramy, natomiast ceną za to będzie niestety chyba kryzys i chyba jest nieunikniony. O tym mówią wszyscy. Ja pozwolę sobie zacytować taki wpis, który znalazłem na Facebooku jednego z przedsiębiorców. Pisze tak: straty są straszne, nie tylko w transporcie, turystyce. Wszystkie branże dostają po łbie jak chyba nigdy. Co będzie po, kiedy odwołają kwarantannę, ludzie wrócą do pracy, czym płacić pracownikom, jak nic nie wypracują, bezrobocie pójdzie w górę, bo zaczną się zwolnienia. Nie wspomnę o zatorach płatniczych. Tyle przedsiębiorca. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję pomocy dla załamującej się przez walkę z koronawirusem gospodarki i wynikiem wielotygodniowych prac jest 5 filarów. Tak, panie redaktorze. No, pan premier Mateusz Morawiecki zaproponował pakiet antykryzysowy, swego rodzaju tarczę antykryzysową, a nawet można rzec plan Marszala dla Polski. To jest oszacowanej wartości 212 miliardów złotych, czyli blisko 10% PKB. On, jak pan redaktor wskazał, składa się z 5 filarów. Pierwszy filar to jest bezpieczeństwo pracowników. Drugi, finansowanie przedsiębiorstw. Pojawia się też kwestia ochrony zdrowia, no bo to jest w tej chwili najważniejsze. Wzmocnienie systemu finansowego, no i program inwestycji publicznych. To są bardzo szerokie, zakrojone na szeroką skalę działania, które polski rząd zaproponował. Jest wiele rozwiązań dla przedsiębiorców, dla pracowników. Państwo przejmie finansowanie 40% wynagrodzenia. Będzie można obniżyć koszty osobowe zatrudnienia pracowników. Powstał nawet taki hashtag 40-40-20. Tak, tak, tak.
pokryje blisko połowę pensji na postojowym tak zwanym. Osoby, które są na samozatrudnieniu czy na umowach cywilnoprawnych będą mogły uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości około 2000 zł. Pojawią się tego rodzaju wakacje kredytowe w bankach. Będzie przesunięty termin złożenia deklaracji PIT do końca czerwca. Szeroko zakrojone działania podejmie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspekcja Handlowa, by przeciwstawić się nieuzasadnionym wzrostom cen, bo niestety dochodzą takie sygnały, że takie sytuacje mają także miejsce. Potem będzie wsparcie dla firm transportowych, a one będą mogły skorzystać z leasingu z ARP, nawet z odroczonymi o 3 miesiące ratami. No, kolejne zagadnienie, to między innymi kwestia zwrotu CIT-u poprzez korektę podatku z 2019 roku o wysokość strat, które będą w roku aktualnym. No i wsparcie dla służby zdrowia 7,5 miliarda złotych. To będą dodatkowe środki na walkę z epidemią, rozwój infolinii dla pacjentów, dla lekarzy, informatyzacja, rozwój programu domów opieki medycznej dla osób starszych. No to jest szeroki pakiet wielu działań, w tym także powstanie Fundusz Inwestycji Publicznych, tutaj powołany przez premiera, wartość 30 miliardów złotych. Ma on na celu pobudzić gospodarkę. No mówię, działań dużo, ustawa będzie zaprezentowana. Mówi się też o możliwości odroczenia składek ZUS-u przez przedsiębiorców. Czy tutaj jakieś bariery biurokratyczne również są, jest przewidywane ich obniżenie, uproszczenie tych procedur? No na tą chwilę wskazuje się, że na możliwość odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat. ZUS będzie praktycznie automatycznie wydłużał termin płatności składek, nie będzie z tego tytułu pobierał opłat prolongacyjnych. Oczywiście spływają różne propozycje przedsiębiorców, w tym w zakresie branży gastronomicznej, one wszystkie będą rozważane. Sytuacja, jak już powiedziałem, jest dynamiczna, my nie możemy przewidzieć, co będzie nawet za miesiąc. Ale rząd podejmuje tutaj kategoryczne i stanowcze działania w tej materii. Panie ministrze, przejdźmy do spraw bydgoskich. Wczoraj po południu prezydent Bydgoszczy wydał komunikat o przygotowaniu bydgoskiego pakietu dla lokalnych przedsiębiorców działających w miejskich lokalach. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tych lokalach mogą spodziewać się odroczenia opłat. Czy to dobry pomysł? Panie redaktorze, my także zaproponowaliśmy rozwiązania dla przedsiębiorców i o to apelujemy. Jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wystosowaliśmy pismo do pana prezydenta Bruskiego. Jest na dzisiaj zwołana sesja Rady Miasta Bydgoszczy. Niestety, mimo tutaj pism, bo pani przewodnicząca wystąpiła do inspekcji sanitarnej, czy ta sesja w ogóle powinna się odbyć. Inspekcja sanitarna i powiatowa, i wojewódzka wskazała, że rekomendują opóźnienie, przełożenie sesji na inny termin. Sesja została zwołana z wniosku prezydenta Bruskiego, ale w jej porządku obrad nie ma kategorycznych i jakichś stanowczych punktów uchwał dotyczących zwalczania epidemii. Później pojawiła się oczywiście autopoprawka, którą my poprzemy, związana z przekazaniem 1 miliona złotych na zwalczanie koronawirusa, ale nie ma konkretnych rozwiązań. My oczywiście o to wnosimy, bo wnosimy także o zwolnienie z opłat w strefie płatnego parkowania. Wnosimy właśnie o obniżenie czynszów czy czasowe zwolnienie z czynszów w lokalach użytkowych ADM-owskich. No, z tym płatnym parkowaniem chodzi o to, żeby ludzie nie korzystali z komunikacji publicznej, tylko raczej jeździli własnymi samochodami, żeby nie zarażać. Oczywiście, ale także o to, bo my już kilka miesięcy temu, nawet we wnioskach do uchwały budżetowej, wnosiliśmy, żeby parkomaty były wyposażone, czy byłaby w nich możliwość płatności kartami bankowymi. No niestety, zawsze słyszeliśmy, że trzeba, czy to te rozwiązanie będzie polegało na tym, że będziemy płacili, bo to jest korzystniejsze, że jest większa rotacja. No teraz pokazuje, że niestety to nie jest tak do końca.
jak właściwie jak wskazywały władze Zarządu Dróg Miejskich Komunikacji Publicznej, bo karta bezdotykowa to także mniejsza możliwość transmisji wirusa, no bo ludzie dotykają te parkomaty, wrzucają do nich pieniądze. No, moim zdaniem przynajmniej powinniśmy na ten okres zawiesić opłaty i wiele miast już takie decyzje podjęło. Ja dodam jeszcze, że kolejny nasz argument to także utrzymanie linii komunikacyjnych w rozkładach z dnia poprzedniego, no bo dochodzą do nas sygnały do radnych. O przepełnieniu tramwajów, autobusów. Mhm. Że aktualnie i autobusy, i tramwaje są przepełnione. No niestety, no musimy podejmować działania. Samorząd też musi wziąć na siebie tą solidarność i działać w zwalczaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Panie ministrze, na zakończenie, jak przewiduje rząd, czy ta kwarantanna społeczna, którą mamy w tej chwili, będzie przedłużona do Wielkanocy, czy dłużej? No, jak powiedziałem, panie redaktorze, sytuacja jest dynamiczna. Już tutaj pojawiały się głosy, że będzie przedłużony okres zamknięcia szkół. No ale poczekajmy, zobaczymy też, jak po tych dwóch tygodniach kwarantanny rozprzestrzeni się, czy zostanie ograniczone, no bo te dane i tak w jakiś sposób minister zdrowia mówił, że spodziewajmy się 1000 do 1500 zakażonych. No na tą chwilę nie wzrasta tak drastycznie, no ale oczywiście wzrost jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym rozmówcą był pan minister Jarosław Wenderlich z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.